Dzień dobry panie i panowie, z tej strony Jacek Sopotnicki, jaka Jeff Sputnik. Dzisiejszymi bohaterami nagrania są lampy TA450, taki zestawik bardzo fajny z torbą i statywami oraz mała lampa RGB TA150. Zobaczymy jak się sprawdzą, czyli zaczniemy od takiego małego unboxingu, czyli co mamy w zestawie, jak to wygląda. Potem przeprowadzimy testy, jak mocne są te światła, jak one funkcjonują. Od razu zaznaczę, że w tym momencie świecę tymi trzema światełkami, które dostałem od firmy Quadralight i które są dostępne oczywiście w sklepie Fotoforma. TA LED 450 Kit. Zrobimy teraz szybki unboxing, żeby było wiadomo, co dostajemy w zestawie. To jest taki pierwszy unboxing, także będziemy mieli jeszcze całą masę folii. To jest rzecz pierwsza, czyli pierwsza lampa z dwoma miejscami tutaj na baterię typu NPF, regulator temperatury, regulator mocy światła, włącznik, wyłącznik. No i mamy jeszcze taki tutaj gadżet, że możemy sobie podglądać ilość baterii w lampie. No i to jest pierwsza lampa. Teraz druga lampa, wyciągamy z folii. Boom. Mamy dwie zasilaczki, czyli zasilanie do jednej i drugiej lampy. Super sprawa, bo z jednej strony ja będę Wam pokazywał, jak pracujemy na zasilaniu bateryjnym z tymi bateriami NPF. Natomiast jeżeli chodzi o zasilanie takie sieciowe w studio, takim youtuberskim na przykład, rzecz zupełnie nieodzowna, bardzo ładna taka kosteczka, proszę bardzo, nie za duża, o takiej wielkości. To fajna rzecz, że mamy takie velcro, jak to się mówi branżowo, czyli taki rzep, dzięki któremu możemy sobie tą lampkę zamontować, znaczy ten zasilacz właściwie zamontować do stojaka na światło, do statywu na światło. A jeżeli już mówimy o statywach na światło, to mamy dwa, proszę bardzo, statyw na światło. Dwa. Proszę bardzo, mamy taki statywik, folię. No i to jest w zasadzie wszystko, co mamy w zestawie. Jeszcze dostałem jedną lampę, którą Wam za chwileczkę pokażę. Zobaczcie, torba jest w pełni modułowa, czyli oprócz tych lamp, tych dwóch statywów i dwóch zasilaczy, spokojnie można tu jeszcze dopakować jakiś sprzęt. I to jest bardzo fajne, ponieważ sama torba jest po prostu bardzo kompaktowa i cały zestaw, zobaczcie, mieści się po prostu bez problemu w kadrze. Mamy temperaturę od 3200. Tak, widać, temperatura 3200 do 5500, tu jest wskaźnik mocy, mamy też tutaj ściemnianie i rozjaśnianie, czyli od 0 do 100% rzecz jasna. I tutaj też jest z tyłu wejście na zasilacz. Teraz przyjrzymy się samemu sprzętowi, jak on świeci, mocy i przeprowadźmy konkretne testy. Ok, teraz test mocy. Obydwa światła mam ustawione od siebie tak na wyciągnięcie ręki, idealnie równy dystans, więc tak mniej więcej około 50 cm każde z nich świeci prosto na moją twarz, tak jak widzicie. I teraz mamy pełną moc, 100% mocy tych świateł. Co więcej, są ustawione na 5500 kelwinów i jeżeli chodzi o white balance w aparacie, tak samo jest ustawione na 5500 kelwinów. Jeżeli chodzi o to, z jakimi parametrami filmuję, to jest 1,5 sekundy, 24 klatki na sekundę, ISO jest ustawione na 100 i przysłona przymknięta jest na f5.0. Specjalnie przymykamy przysłonę, ja normalnie filmowałbym na mniejszej głębi ostrości i użyłbym filtra ND, fadera. W tym przypadku chcę, żeby bez żadnych zniekształceń po prostu było widać, jaki kolor produkują te lampy i czy temperatura faktycznie się zgadza, więc taka jest pełna moc. Uważam, że moc wyjściowa tych lamp jest fantastyczna. Jeżeli pytacie, czy użyłbym tej lampy jako takiego tak zwanego key light, czyli jak głównej lampy do oświetlenia w portrecie, zdecydowanie wolałbym czymś zmiękczyć i za chwileczkę Wam pokażę, jak wygląda to światło, chociażby jedno z nich puszczone przez dyfuzor. Ja po prostu wezmę do ręki dyfuzor i będziecie mogli zobaczyć, jak dalece zmienia się charakterystyka tego światła. Ono jest miękkie, jest ok, jest bardzo fajnym rozwiązaniem, tak jak powiedziałem, takie, że wyjmujemy z pudełka, filmujemy, jest gotowe, ale zobaczcie teraz, jak to wygląda z dyfuzorem. Ok, za sekundkę wracam. Ok, teraz sami zobaczcie, światło jest puszczone przez dyfuzor, ja może podejdę do niego troszeczkę bliżej. I sami możecie stwierdzić, że jest to, teraz by pasowało troszeczkę może zmniejszyć przesłonę. Ale zobaczcie teraz sami, że jest to światło miękkie i nadające się jako światło kluczowe. Tutaj właśnie chciałem wspomnieć o pierwszej takiej rzeczy, którą chciałbym widzieć w następnych wersjach montażu lampy TA.
z tej linii nam pyta, żeby była tutaj wbudowana taka po prostu uchwytna parasolka. Byłoby to genialne, ponieważ każdy, kto chciałby użyć tej lampy w taki mega prosty, szybciutki sposób i dodatkowo zwiększyć sobie jeszcze to światło, mógłby to zrobić. Ale oczywiście ja wybaczam tą sytuację, ponieważ te lampy są zaprojektowane w taki sposób, żeby po prostu była możliwość taka, że wyciągamy je z pudełka, od razu filmujemy, od razu jesteśmy gotowi, no i tak wygląda efekt. Teraz zobaczmy, jak wygląda jedna lampa tylko włączona. Zostawimy sobie z jednej strony i taką dramaturgię osiągamy przy jednej lampie TA. I teraz ja sobie może ją przyciągnę troszeczkę bliżej, żebyście mogli zobaczyć jej moc pełną na tych samych parametrach. Zobaczcie. Także tego światła jest naprawdę dużo, bo nie ma tutaj żadnego innego światła w tym pomieszczeniu. Jest tylko ta lampa, jeszcze raz przypominam, 1,50 ISO 100 F5.0. Także zdecydowanie, jeżeli na przykład chcielibyście sobie otworzyć teraz przysłonę, po prostu tego światła totalnie wystarczy do studia. Dobra, teraz włączmy sobie lampę tą drugą teraz, tak? Żeby jeszcze raz zobaczyć pełną moc, pełną iluminację całego zestawu. I teraz przekręcę sobie teraz pokrętło z tyłu na... Zobaczcie, bo to są bicolor, dwukolorowe, mamy też w pełni... O, na sobie okulary muszę założyć. Mamy w pełni raz cieplutkie światło, to mamy chłodne światło. I zwróćcie uwagę, ja też przekręcę tutaj i na ciepłe światło. Nie, to był... ściemniłem teraz. W ogóle ściemniam. Teraz zobaczcie, to jest 3200 kelwinów. Bardzo fajne w tej lampie jest to, że moc praktycznie się w żadnym stopniu nie zmienia, cały czas utrzymuje poziom świecenia. I zwróćcie uwagę, że to jest bardzo fajne, żeby robić w ogóle takie mini studio tak naprawdę, bo teraz jeżeli sobie tą lampę ustawimy na prawidłową temperaturę, a tą lampę na przykład rzucimy na tło, to powstaje nam, tutaj możemy sobie użyć z tej strony refraktora jakiegoś jasnego i powstaje nam całkiem sympatyczny taki kinowy efekt. Jeżeli na przykład puścimy jedną z tych lamp bezpośrednio tutaj z tyłu na moją głowę, to mamy w zasadzie taką sytuację wywiadową. Także zwróćcie uwagę, może troszeczkę bardziej frontalnie, żeby ta twarz moja była oświetlona w taki bardziej równomierny sposób, i zwróćcie uwagę, że już mamy całkiem ciekawy efekt. I tutaj wchodzi w grę trzecia lampa, którą dostałem od firmy Quadralight. I też chciałem zaznaczyć, że w ogóle ten cały odcinek nie jest sponsorowany przez Quadralight i chcemy pokazać w pełni, jak można je wykorzystać, ale zwróćcie uwagę, że już efekt jest całkiem sympatyczny. I tutaj wchodzi w grę trzeci bohater tego dzisiejszego odcinka, czyli lampa TA150. To jest lampa RGB, w której możemy sobie wybierać dowolny kolor, tworzyć dowolne efekty, gdzie jako trzecie światło, uzupełniające światło, które spokojnie do tej samej teczki można sobie dopakować, którą pokazywałem wcześniej w unboxingu, można dorzucić sobie jeszcze właśnie światełko, które troszeczkę nam wypełni na przykład tą stronę twarzy w taki bardzo delikatny sposób. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz skoczę po trzecią lampę, no i co? I będziemy się trochę bawić z oświetleniem i zobaczymy, jak można to wykorzystać, ok? Oto ona, TA150, tak to wygląda, to jest światełko RGB, mam do niej załadowaną baterię NTF. No i włączamy, zobaczmy, co się wydarzy. Jeżeli chodzi o w tym momencie intensywność, mamy na 100%, jeżeli chodzi, teraz nie, bo przełączam sobie, jeżeli chodzi o kolor, to po prostu jest to biały kolor. I teraz zwróćcie uwagę, że użyję sobie go jako takiego światła wypełniającego do mojej twarzy. Tak, o, chwilę nie było w kadrze. I tak to wygląda. Taki mamy zestaw oświetleniowy z tych trzech lamp. Czyli mamy tą lampę jako światło kluczowe, tą lampę jako efektowe, dające tutaj troszeczkę takiego akcentu na moją głowę. Może tak odsunę, żeby było poza kadrem. Chociaż może i w kadrze nawet jest fajnie. Nie. Zrobimy tak klasycznie. Światło to... ten tak zwany hair light, to światło od tyłu jest poza kadrem. No i mamy teraz trzecią lampę, tą lampę RGB ustawioną jako takie światło wypełniające, światło dodatkowe. Uważam, że zestaw jest całkiem sympatyczny. Oczywiście można byłoby to jeszcze sobie sterować, można byłoby to jeszcze udoskonalić, może troszeczkę właśnie użyć dyfuzora. Zobaczcie, co się stanie, jeżeli lampę, światło kluczowe puścimy przez dyfuzję, wtedy musimy sobie zmniejszyć tutaj moc. Siak, zmniejszamy sobie moc. I mamy światło kluczowe, takie, prawda, mięciutkie. Jak podejdę bliżej, można było jeszcze trochę otworzyć przesłonę, ale jak podchodzę bliżej, zwróćcie uwagę,
jaki piękny efekt osiągamy. Tak jak powiedziałem wcześniej, cała magia zestawu w ogóle TEA i cała idea tych wszystkich lamp jest taka, że one mają być proste, od razu do użycia, nie potrzebujemy niczego kolekcjonować, statywy dostajemy w zestawie. Jedyne, co właściwie naprawdę można dokupić do tych lamp, jeżeli chcemy używać ich gdzieś w sposób, no po prostu nie podpinać ich do gniazdka, czyli tak niezależnie, no to baterie te, które są też podlinkowane z dołu, te MPF. Jeżeli chodzi o wierność kolorów, to sami możecie ocenić, reprodukcja kolorów skóry. Jeżeli chodzi o aparat, ja mam neutralny profil włączony, żadnych profili, to jest taki prosto z aparatu Sony. Tutaj mamy światło 5500 kelwinów, white balance jest ustawiony na 5500 kelwinów. Dla mnie wygląda, już wcześniej robiłem testy, dla mnie wygląda ten wierność kolorów bardzo dobrze. Nie mam miernika, żeby dokładnie zmierzyć, czy idealnie te lampy odzorowują kolor, natomiast na oko widać, że jest to bardzo dobre odzorowanie. Dobra, przyjrzyjmy się teraz temu koledze, czyli tej lampie RGB. Teraz takie dramatyczne możemy zrobić oświetlenie z horroru. Jedną z fajnych rzeczy, które podobają mi się w tej lampie, może sobie ją wyłączę. Jedną z fajnych rzeczy, które podobają mi się w tej lampie, to kolejna rzecz, w której charakterystyczna jest ta seria TEA, to mam nadzieję, że się tak czyta, to, że wszystko jest gotowe. Tutaj też dostajemy od razu wrota, bach. I teraz sami możecie zobaczyć, że tu mamy taki wyświetlacz. I to jest kapitalne, bo on pokazuje nam poziom naładowania. Możemy sobie korzystać z kilku różnych trybów, czyli na przykład mieszać kolory sami. Mamy też tryby tak zwane gel, czyli to są filtry gotowe. Ja Wam zresztą mogę to pokazać, gdzie mamy różnego rodzaju żele. Wchodzimy tutaj przyciskiem tego guzika, wchodzimy sobie w to menu i teraz na przykład mamy 90% czerwony. Możecie sami zobaczyć, ja może trochę to odsłonię. Teraz jest na przykład 90% czerwieni, taka siła. A zwróćcie uwagę, co się stanie, jak damy 30% czerwieni, tylko trochę czerwone światło jest. No i tak później dalej mamy magenty, 15% magenty. Może za siebie puszczę, o, zwróćcie uwagę, 90% magenty. I tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę tworzymy sobie takie w pełni kompaktowe studio z tych trzech lamp. Dlaczego wspominam? Bo ta lampa nie jest w komplecie. Dlaczego o niej wspominam? Po pierwsze tego, że ją po prostu dostałem do przetestowania i chciałbym, żebyście zobaczyli, jak ona funkcjonuje, ale po drugie uważam, że ona jest naprawdę kapitalnym uzupełnieniem tego zestawu. Zwróć uwagę, jak dużo można osiągnąć takim prostym zestawem, czyli mamy headlight, tutaj piękne boczne światło w postaci światła żółtego. Tutaj mamy światło chłodne 5500, znaczy mamy światło dzienne 5500 i z tyłu sobie puszczamy taki, o proszę bardzo, fajny efekcik. I tak naprawdę mamy youtuberskie studio, które rozłożyłem w ciągu, nie wiem, 5-10 minut. Także jeżeli youtubujecie, nie wiem, w salonie, w sypialni, gdziekolwiek, albo chcecie po prostu sobie zaaranżować takie małe studio, gdzieś wsadzić do samochodu i youtubować, gdziekolwiek tworzyć studio, to te lampy są do tego świetne. Dodatkową zaletą, jeżeli rozmawiamy o tej lampie TEA 150, to są efekty. Zobaczcie sami, mamy różnego rodzaju efekty, takie na przykład jak samochód policyjny. Uwaga, teraz złapała nas policja. Sekundka. Uwaga, złapała nas policja. Freeze! Nie ruszać się! Także tego typu bajery. Dodatkowo mamy na przykład, oprócz policji, która jest moją chyba ulubioną, mamy flash aparatu, czyli możemy tworzyć efekt paparazzi. Potem na przykład stroboskop. Mamy stroboskop, takie rzeczy. Co tu jeszcze jest? Tak. Sztuczne ognie. O, facet poszedł na pokaz sztucznych ognie. Czy na przykład efekt wybuchu i telewizora. O, telewizor mi się podoba. Teraz ktoś tam ogląda telewizję. Jestem oświetlony. Gdzieś tu leci telewizor i ogląda. Dobra, mniejsze o to. W każdym razie, co jest fajne w tej lampie, to, że jest ogromnie konfigurowalna. Możemy sobie dodawać ilość zielonego, ilość magenty, czerwonego. Po prostu mieszać dowolnie kolory i mamy też normalne po prostu światło skalibrowane
jako światło dzienne i oczywiście też następuje tutaj regulacja. O, proszę bardzo, możemy sobie dobrać odpowiednią ilość, ile chcemy tego światła mieć. Dobra, to teraz może zmienię trochę ustawienie, coś tam poorganizuję, poranżuję i wnioski. Teraz świecimy w pełni zestawem TEA, czyli mamy 2450. O, jedna jest w kadrze, sekundkę wyciągnę, żeby było tak naprawdę ślicznie, czyściutko. Mamy 2450, teraz z nimi świecimy, mamy też lampę TEA 150, lampę LED, RGB, lampę RGB za nami. Co na pewno jest największą zaletą tych lamp, to to, że są kompaktowe, proste. Dostajemy torbę, dostajemy statywy, które działają całkiem fajnie. Właśnie tutaj możecie sobie obejrzeć na B-rollu proste rozwiązania, które tutaj funkcjonują. Co jest świetne, to na pewno to, że są i co jest ogromnie ważne, bo ci z Was, którzy wybierali lampy wideo, wiedzą, jak dźwięk lampy może zepsuć całą zabawę. I na rynku jest naprawdę sporo bardzo dobrych lamp, które mają wierne kolory, mają dość mocne, dają dość mocne światło, można podłączać do nich modyfikatory i tak dalej. Natomiast, co bardzo ważne, te lampy są totalnie bezdźwięczne. Nie ma żadnego, nie włącza się żaden wentylator, nie ma żadnego szumu, żadnego dźwięku. Zresztą możecie posłuchać. Jedyne, co słychać, to chyba włączony komputer, którego zapomniałem wyłączyć, moją stację roboczą, mojego potwora. Tak czy owak, jest to rewelacyjne rozwiązanie, ponieważ nie ma takiej obawy. Możecie robić wywiady, możecie robić sobie właśnie takie, tego typu nagrania studyjne i nie ma takiego ryzyka, że nagle włączy się wentylator i zepsuje Wam po prostu audio. I to uwielbiam. Co ważne, mamy dodatkowo w zestawie zasilacze. Kapitalna sprawa. Ja uwielbiam w studio pracować z zasilaczami. Co prawda walają się kable, ale z drugiej strony nigdy nie mam tego stresu, czy naładowałem NPF-ki, czy nie naładowałem NPF-ek. Tak sobie tak pieszczotliwie mówię o tych standardowych bateriach, które wchodzą na tył. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o 452 wejścia na NPF-ki. Jeżeli chodzi o długość świecenia, to naprawdę, no, jeżeli chodzi o dwie duże NPF-ki, no, ciężko to właśnie porównać, bo generalnie zależy od wielkości tej baterii, ale na tych dwóch dużych NPF-kach, które załadujecie, można naprawdę lecieć z tą lampą kilka godzin. Ja po prostu nie udało mi się wyczerpać jeszcze tej lampy, trzymałem to, nie wiem, chyba 4 czy 5 godzin włączone i w końcu stwierdziłem, że dam sobie spokój. Jest też wskaźnik poziomu naładowania w przypadku 450, czyli tych miękkich lamp, tych kluczowych, których teraz używam, to jest taki po prostu guziczek, który pokazuje nam diodki, ile zostało nam baterii. Jeżeli chodzi o lampę 150, tą RGB, no to oczywiście jest to nie tyle guziczek, co po prostu pokazuje nam się poziom naładowania na ekranie. Jeżeli chodzi o 150, genialna lampa efektowa, może zmieniać kolory, może tworzyć różne efekty. Teraz nawet mógłbym właściwie włączyć taki tryb. Właściwie włączę Wam, poczekajcie sekundkę. O! Lampa teraz będzie mieszać różne kolory, także można zrobić sobie niesamowite efekty z nią. Ja może nie jestem entuzjastą aż takich efektów, żeby cały czas te kolory się zmieniały i migały, ale jestem entuzjastą tego, że można sobie za każdym razem stworzyć trochę inny klimat, w zależności od produktu, który chcecie pokazać i tak dalej. Co jeszcze bardzo ważne, lampy TEA są też świetną opcją nie tylko dla wideowców, ale też dla fotografów. Jeżeli na przykład macie sklep internetowy i chcecie prostego rozwiązania oświetleniowego, bo większość rozwiązań oświetleniowych, no, wymaga jakiegoś tam doświadczenia i wiedzy. Natomiast jeżeli chodzi o tą lampę, wyciągacie z pudełka i sami zobaczcie, jaki setup stworzyłem do zrobienia fotografii produktowych. I jeżeli chodzi o fotografię produktową, to naprawdę można bardzo ładnie umieścić sobie tą lampę nad produktem, jeżeli widzicie ten setup, i bardzo fajnie to działa. Zresztą jeżeli chodzi o fotografię produktową, fotografię do sklepów internetowych, będziemy niedługo tutaj na kanale Fotoformy robić na ten temat materiał. Z Canonem, z tymi lampami, też ze światłem naturalnym, na żywym przykładzie, jak to będzie w sobie funkcjonowało w przypadku prawdziwego sklepu internetowego, prawdziwych produktów, i zrobimy takie po prostu case study. Jedną rzecz, o których bardzo chciałbym wspomnieć, to to, że te lampy nadają się świetnie do kręcenia slow motion. Nie mają żadnego flickera, migotania. To bardzo ważne, ponieważ wybierając lampy, nie jest łatwo trafić na lampki, które faktycznie świecą równomiernie, bez względu na klatkaż. Tutaj widzicie w 120 klatkach na sekundę nagranie i żadnego migotania po prostu nie ma. Co jeszcze fajnego jest w przypadku tych lamp, to jest też ich cena. Bardzo fajne jest to, że kupujemy cały gotowy zestaw naprawdę bardzo przyzwoitych pieniążkach i możemy startować z nagrywaniem.
Okej, to wszystko z mojej strony. Myślę, że powiedziałem wszystko na temat tych lampek. Jeżeli chodzi o komentarze, nie zapomnijcie pytać i komentować się poniżej. Oczywiście, jeżeli podobał Wam się materiał, łapki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym nagraniu.